Jesień na dobre rozgościła się także i na kinowych salach, bo przecież to już listopad, a my zapraszamy Państwa na kolejny, bardzo chyba ciekawy obraz, który pojawi się wkrótce premierowo na ekranach naszych opolskich kin Heliosa, a ze mną po krótkiej przerwie witam Pani doktor Sylwia Frach. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Pani, miałem tu troszkę problem, jak to rozpocząć, to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby mnie nikt o nic nie posądził. Pomyślałem sobie tak, że powiem, pod przebraniem Eugeniusz Bodo śpiewał Sex Appeal, to nasza broń kobieca. To był taki film piętro wyżej, pamiętamy, tak, przedwojenny. I wiedział, co mówi. Uh-huh. A w PRL-u to kobieta wamp jasno wytyczała normy moralne śpiewając: bo we mnie jest seks. Tak. O tym filmie będzie mowa i o tej wspaniałej postaci. Tak, bo tutaj właśnie wkracza Kalina Jędrusik. Kalina Jędrusik, naczelna skandalistka i seksbomba PRL-u i taka nasza polska Marilyn Monroe. Tak, ja się zastanawiałem, czy właśnie bardziej Monroe, czy taka Brigitte Bardot albo Zosia Loren. Aha, pan tutaj tak. Tak, bardziej w tak, tę stronę. Tak, ta Loren z fizycznością mi się może. Tak, bo rzeczywiście, no Marilyn Monroe była platynową blondynką, Jędrusik była brunetką. No, ognistą. Skoro pani powiedziała Kalina Jędrusik, bo dzisiaj o filmie, bo we mnie jest seks, mówimy. Osoba niedopasowana do swojej ery, do swoich czasów. W jednym z wywiadów reżyserka filmu Katarzyna Klimkiewicz przekornie odparła, że Jędrusik była tą postacią, której tak naprawdę oczekiwaliśmy. Była uosobieniem snu, ale z drugiej strony była osobą, która nie pozwoliła się wtłoczyć w sztywne ramy i za każdym razem rozdzierała ten szyty na miarę kostium. No właśnie, emancypacja i muzyka. To są chyba takie dwa określenia, które przy tej postaci, myślę o jej życiu i twórczości, pewnie się często pojawiają. Tak, ponieważ w tym filmie Jędrusik poznajemy w zenicie popularności kabaretu starszych panów. I należy też pamiętać, że w pewnym momencie Jędrusik odrzuciła, zrezygnowała z awansów swojego szefa i w tym momencie staje się personą non grata w polskiej telewizji, ale właśnie ta świadomość moralnej racji nie zwalnia ją z obowiązku wysnucia pewnych przemyśleń. A te przemyślenia jednak są tutaj dosyć ciężkie, dlatego że nawet obyczajowa transformacja może stać się polem nieustannej patriarchalnej kontroli. Pani Sylwio, no to teraz czas na konkurs, jak to zwykle w naszym programie. No tak, mam wrażenie, że już co nieco Pani nas naprowadziła na pytanie konkursu. Tak, więc wracamy do rzeczy, o których przed chwilą była mowa. Z jakim kabaretem związana była Kalina Jędrusik? Proszę podać zatem pod naszym postem odpowiedź nieedytowalną. Czekajcie Państwo na nagrodę. Pani doktor, czy reżyserka, pani Katarzyna Klimkiewicz i odtwórczyni głównej roli, bo to jest dla mnie taka ciekawostka. Maria Dębska miała niespełna 30 lat, tak, w momencie, kiedy zaczęła się realizacja tego, tak, filmu. Udźwignęły ciężar filmu i to filmu biograficznego. To jest zawsze trudne, bo ostatnio na ekranach mieliśmy kilka tych biografii, wielkich muzyków, wielkich postaci, prawda? I teraz mamy w polskim kinie ten element. Tak, Katarzyna Klimkiewicz z całą pewnością udźwignęła ciężar. Mamy tutaj film lekki, ponieważ Bo we mnie jest seks jest filmem lekkim, ale jest też takim fascynującym zapisem snu o pewnej epoce. A Maria Dębska jest doskonała w swojej roli. No i tutaj też nie sposób nie wrócić do tej muzyki, która jest w tle tego obrazu, bo ona jest z nim no, nierozłączna, tak, wiadomo, związana z postacią. Oczywiście. Główną. Z całą pewnością. I to jest tylko film, tak zapytam na koniec, kobiecy czy nie? Mówiła pani, że lekki, ale czy to jest film kobiecy, gdybyśmy mieli tak popatrzeć z męskiego punktu widzenia, bo na tytuł, myślę, panowie idą od razu, bo we mnie jest seks. Tutaj panowie mogą mieć pewien problem z tym filmem. Nie uważam, że jest to film tylko i wyłącznie dla kobiet. Jest to na pewno film, który w jakimś stopniu porusza kwestie genderowe i problem patriarchatu.
Także jest to są te motywy, które w ostatnim czasie bardzo często przewijają nam się w kinematografii. Ale jest to film biograficzny, prawda? Opowieść o życiu wspaniałej polskiej artystki. Także myślę, że jest to film dla każdego. 19 listopada premiera obrazu Bo we mnie jest seks. Zapraszamy na nią już wraz z panią dr Sylwią Wrach teraz, bo na pewno warto będzie poświęcić ten czas przed ekranem kinowym. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję również. A my Państwa zapraszamy za tydzień na kolejne filmowe spotkanie.